Siema, kolejny dzień. Dzisiaj akurat później, bo w okolicy godziny 12 dopiero na budowie. Ale to nic, podziałamy. Dzisiejszy plan: ogarnąć obróbki, ogarnąć rynnę. Zobaczymy, czy uda się z dwóch stron. Mam nadzieję, że tak. Jakoś się udało dojechać w Golfie. Nie było łatwo. Ale udało się. Biorę się za rozpakowanie towaru, wszystko co niepotrzebne stawię do budynku i wskakuję na rusztowanie i działa. I się prosta robota, bo bez chodzenia po dachu. Pierwszą blachę złapałem i tak to wygląda właśnie. Ona jest złapana po górze, tego i tak nie będzie widać. I ona tutaj lekko wystaje. Teraz sobie postawię krechę i będę ją zaginał. I tyle. Dół odcinam, górę zaginam. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Przyniosłem sobie wymiar na drugą stronę. Dół obróbki trzeba ściąć. On nam nie będzie potrzebny. Będzie to mocno widoczne, więc zostawiam to, nie przyjmuję się tym. Ustawiamy pierwszą do piona zawsze. Jest git. I teraz każdą kolejną zakładamy jedną na drugą. Jedziemy, patrząc do poziomicy mniej więcej to, jak to wygląda. Możemy też patrzeć na oko, jeżeli mamy deskę do poziomu ładnie zrobioną, ja akurat mam. Zobaczę, jak będzie mi wygodniej. Trochę zabawy jednak było przy tym, ale udało się. Ostatecznie mniej więcej rozbicie po 60 cm. Trochę musiałem przerabiać, wszystko podnieść do góry, bo wydaje mi się, że za bardzo była widoczna deska czołowa z obróbką. A teraz wydaje mi się, że będzie trochę ładniej. Ten centymetr może zrobić różnicę. Zostały skrajne tylko haki do przykręcenia z tej strony. A ja już będę kręcił od poziomicy. Wznaczę sobie jakiś delikatny spadek. No i tyle w zasadzie. I będzie ogarnięty temat. Robota może i prosta, ale trzeba pochodzić, pomierzyć, trzy razy sprawdzić wszystko, żeby się zgadzało, że później nie,
nie przekręcać wszystkiego na nowo. Tego tutaj skrajnego miałem na 10 cm dane. Tu będzie rura spustowa iść. Także tutaj damy 10,5 cm skrajnego, a tego pomiędzy damy do poziomicy. Starajcie się kręcić tak, żeby farmer zawsze mniej więcej w środku wychodził. Wtedy zawsze jest pole manewru. Możecie poluzować i tego haka obniżyć albo podwyższyć troszkę o parę milimetrów. Nie trzeba nowych dziur walić. Się w cieniu na trochę, bo słońce coraz mocniej smaży. Ogarnięte to, co miało być ogarnięte. Blachy powieszone z drugiej strony, haki pokręcone. Bardzo szybko poszło względem drugiej strony, bo tutaj mi zeszło 2 godziny przy tym wszystkim praktycznie, a zeszło poprzednią stronę robiłem mniej więcej 3 godziny same haki. No ale tutaj wiedziałem już, jakie rozbicie będzie, więc wystarczyło wszystko poznaczyć, więc dużo łatwiejsza robota. No i tak, no rynien nie będę dzisiaj wieszał, bo będą przeszkadzały przy wiatrownicach w jutrzejszym dniu, więc sobie to podaruję. Przygotuję sobie jeszcze wzornik kąta, jeżeli chodzi o pasa rynowego, i powoli będę się zbierał. Trochę może jeszcze posprzątam na dole. No i tyle. Chyba będzie to. Myślę, że nie ma problemu. 15 cm w najniższym punkcie. Dość sporo wchodzi w rynnę, w najwyższym jeszcze więcej, więc myślę, że jest spoko. Tak to zostawiam. Według książki, z tego co mi wiadomo, to powinno się zrobić spadek między 3 a 5 mm na metr. U mnie tutaj rozbicie między najwyżej a najniżej osadowionym hakiem to jest 6,20. Ja zrobiłem spadku 2 cm, więc w tej książce się mieści. On jest minimalny. Nie chciałem robić zbyt dużego spadku, bo brzydko by to wyglądało i nieraz się widuje na ulicach budynki, gdzie te ryny są tak skoszone. No, mi to się nie podoba. Wolę, żeby ta woda sobie wolniej spływała, a 100% mam pewności, że będzie spływać, bo jednak spadek jest, niż żeby to bardzo brzydko wyglądało, i wydaje mi się, że tak powinno się robić.
ale to zależy od gustu.